Pani Krystyno, to możemy w okularach przeciwsłonecznych rozmawiać? To jest pytanie już? To jest już pytanie, tak. Tak. Zastanawiam się wciąż, bo wszyscy tutaj w okularach, więc... A, tak. Znaczy, w Kansie wszyscy udzielają wywiadu w okularach, ponieważ przy tym słońcu trudno wytrzymać, skupić się nawet, albo wszyscy wyglądają okropnie, bo są tacy jakby po prostu właśnie coś. Nie, wszyscy tutaj w okularach. Przeczytałem pani felieton z 97 roku, w którym zaczyna się od takich bardzo mocnych słów, że nie lubi, nie cierpi pani festiwali. No to jak to jest, bo spotykamy się w Cannes? No tak, no ja jestem taką typową osobą, pracoholiczką po pierwsze, ale to nie znaczy, że właśnie, a to są wszystko te okoliczności towarzyszące pracy, a nie praca dla mnie. To pani powiedziała, że tak naprawdę trzeba ciężko pracować, a nagrody dostają się same. I w sumie na większości festiwali nie była pani, ich osobiście nie odbierała. No wie pan, ja coś takiego powiedziałam? Tak. Jest to nawet na pani stronie, Krystyna. Może coś takiego mogę dokładnie nawet zacytować, rezultaty niech jeżdżą same na festiwale. O. A no tak, rezultaty niech jeżdżą same, czyli filmy. Dodatkowo jeszcze ja byłam w jury kilku festiwalów, między innymi w Berlinie. I też wiem, że to nie zawsze artystyczna strona jest najważniejsza. Tutaj bardzo festiwal w Cannes bardzo zwraca uwagę na poziom artystyczny. Berlin zresztą też, ale jeżeli ktoś poruszy tam w Berlinie, przywiezie film o tematyce, która jest no, albo bardzo bulwersująca, albo bardzo aktualna, to jest coś takiego, że jakby to zwycięża, to nawet niedociągnięcia filmu są usprawiedliwione z powodu funkcji, jaką ma pełnić według nich sztuka, znaczy sztuka, którą reprezentują na tym festiwalu. I to w rezultacie, ja pamiętam, że wtedy stoczyłam bitwę o to, że nagrodę powinna dostać wybitna aktorka amerykańska, a nie wybitna aktorka, równie wybitna niemiecka, która jest na miejscu, ale tym razem no jakby porównanie tych ról wypada na niekorzyść tego europejskiego filmu. No ale wszyscy mówili, no ale co z tego? Przecież ona nie przyjedzie i nie ma i co my będziemy mieli na scenie? Ja mówię, no będziemy mieli na scenie najlepszą rolę. Tak. A czy to też jest tak, czy to jest związane z tym, że po prostu nie lubi pani oceniać innych? Tak, ja nie lubię oceniać, natomiast mam od razu zdanie. Ale jestem bardzo osobą, myślę, że jestem osobą sprawiedliwą, jeśli chodzi o doceniam, nawet jeżeli coś mi się bardzo nie podoba, ale zatrzyma mnie w locie, jak ja to mówię, i potem nie mogę o tym zapomnieć, to uważam, że to też jest wielka wartość. Film jest w rezultacie sztuką prostą, prymitywną dosyć, jednoznaczną. I mówi to pani. Tak, dlatego że film jest sztuką brutalną, coś widać i po prostu no i coś jest sfotografowane jednoznacznie. Ja rozumiem artystów, że szukają tej wieloznaczności, jedna twarz, zła twarz zestawia się z dobrą i dopiero z tego zestawienia wynika, że tak powiem, komplikacja, ale jednak najpierw jest zła, a potem jest dobra.